No tak, okej. Okay. No. I chuj, i tak się będzie się nabijać w komentarzu, więc przejdźmy do materiału. No szkurw! Hej! Cześć, siemanko ludzie, z tej strony Kapio i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Zawodnika F1-22 na moim kanale. Moi drodzy, no w końcu udało się, mamy to jeden punkcik w ostatnim Grand Prix Miami, jakże wywalczony po jakże dramatycznej walce, więc jest już osiągnięcie na ten sezon oczywiście zrobione. No i chcę oczywiście podtrzymać tę dobrą pasę, ale powiem wam szczerze, jak zobaczyłem jakie mamy Grand Prix, no to będzie ciężko. Ogólnie nie lubię toru w Hiszpanii. Wybrałem go troszeczkę na siłę, bo po prostu był dla mnie łatwiejszy od pozostałych, które nam zostały. Bardzo chętnie bym to zamienił chociażby na Portugalię. I na Portugalię chyba będę stawiał, jeżeli w końcu ją dadzą do puli kariery, no bo to po prostu wolałbym takie coś zamienić. Wolałbym mieć Portimao niż Hiszpanię, ale no mówi się trudno. No i zobaczymy, treningi oczywiście już zrobione. Zobaczymy jak mi pójdzie w kwalifikacjach. Byłem dosyć szybki, chociaż najszybszy czas to miałem 13 bądź 14, no ale może w końcu będzie Q2, no zobaczymy, trzymajcie kciuki i zobaczymy jak mi pójdzie. Tak ogólnie to na dworze, tak na dworze, kuźwa, w grze robi się ciemno, no na dworze u mnie też. Tylko było mówione, że zachmurzenie ma być w kwalifikacjach, że deszcz nie ma spaść. No zobaczymy. Już pierwsza powtórka. No ładnie mnie to mówicie. No tu właśnie muszę delikatnie z gazem. Nigdy nie zahaczyłem o żaden krawężnik, ale czuję jak mi tył po prostu leci. Udaje się to opanować. Jest hamowanie, ale to nic. Nie lubię go z jednego, nie lubię tego do prostego względu, jest skręty. I ciężko mi tak utrzymać dobrą prędkość. No przynajmniej mi oczywiście. Zobaczymy, to jest minuta 20, jestem przed Schumacherem, przed Latifim. Esteban Ocon, minuta 19. Dobra, to nie ma sensu. No tak, ja nie jestem raczej Mr. Saturday, lepiej mi, bliżej mi do miana Mr. Sunday. No ale tak, no widzicie, to nie był najszybszy czas. Albo w ogóle wykręcił piąty najszybszy czas i on jest prawie sekundę ode mnie szybszy. No niestety, moje tempo kwalifikacyjne to jest dno i wodorosty. No jestem 18 przed Schumacherem tylko tak naprawdę i Latifim, ale oni, nie wiem czy oni wykręcą lepszy czas, bo to jest prawie ponad sekunda, do mnie straty. Więc tak, no przed Pierrem Gaslym tracę 0,2, więc no nie wiem czy uda mi się to robić. Teoretycznie jak wyjadę na świeżym komplecie opon, powinienem dać radę wyjechać, ale to musi być w miarę czysty tor. Wyjadę tak, nie wiem, czy jak będzie szósta minuta, no już nie wyjadę, bo jedzie Latifi. No ale zobaczymy, moi drodzy. No niestety, no ja Mr. Saturday nie jestem. To udowodniłem nieraz, że nie mam po prostu tego tempa kwalifikacyjnego. Mam za to tempo wyścigowe, co potrafię utrzymywać. Że oczywiście nic się tutaj nie wydarzy, ale to też ten tor, nie ukrywam, no nie leży mi. No, tak jak mówię, wybrałem go na siłę. Jakbym mógł zamienić, ten bardzo chętnie zamienił albo na Chiny,
albo najlepiej na Portimao, bo na Portimao naprawdę czuję się znakomicie. Lubię ten tor, pomimo że jest też nudny jak Hiszpania, ale jakoś przyjemniej się prowadzi. Te szybkie sekcje są naprawdę szybkie, rzadko kiedy tam się wypada. I nie trzeba tak, wiecie, bawić się z tym gazem i hamulcem, żeby to wszystko zadziałało. I druga powtórka. Mam nadzieję, że to była druga, bo się w sumie skupiłem tak na jeździe. I widzicie, no delikatnie drbnem gaz i już mnie obraca, no. Było dobrze, wyszedłem z tej sekcji. Za mocno najechałem na ten krawężnik i nie poprawiam swojego czasu. Ała! Nie poprawiam swojego czasu. No nie jestem w stanie po prostu go poprawić. I raczej teraz nawet nie zdążę wyjechać jeszcze na jedno pomiarowe. Czy zdążę? Zbyt mało czasu. Nie wyjeżdżaj. Nie, ja nie to chciałem kliknąć. Fuck. Nie, no nie poprawię tego czasu, no pomimo, no tam tylko 1/10 bym szybszy, ale ta właśnie ostatnia sekcja, no to jest... Słuchajcie, ja mogę szybko wrócić do garażu, no bo ja nie zdążę przejechać teraz tego okrążenia, skoro tutaj jest 1/10. Wróć do garażu, uznajmy, że tego nie było, po prostu, najzwyczajniej w świecie. No i zobaczmy, nie poprawiłem swojego czasu, nie przeniosłem się wyżej, oczywiście z Q1 odpadam, tylko z jakiej pozycji startuję, czy z ostatniej? Czy jednak jest szansa, że nie będę ostatni, ale Albon chyba też się nie dostał, tak jest, jestem przed Schwartzmanem, uhu, ale Albon jest przede mną, no ale tak jak mówiłem, Mr. Sunday to jest moje określenie, więc trzymajcie kciuki, żeby jak najlepiej poszło mi w wyścigu, no już do niego przechodzimy w tym momencie. Okej, moi kochani, muszę się wam do czegoś przyznać, jak widzicie zmieniłem koszulkę. Kwestia to jest tego taka, że formułę, kwalifikację nagrywałem przed meczem Manchester United z Liverpoolem, a wyścig nagrywam po meczu Manchester z Liverpoolem. Zresztą wstęp chyba idealnie oddał moje odczucia, więc proszę się na pewno zlitować, bo jeszcze nie pozbierałem się psychicznie, dupa dalej mnie boli. Moi drodzy, mamy pola startowe, skupmy się na Grand Prix Hiszpanii. Tym razem wyjątkowo Carlos Sainz na pole position tuż zanim ustawia się Leclerc. Potem jest Perez i Verstappen, czyli póki co Russell i Hamilton, czyli no zobaczcie, póki co drudzy kierowcy najlepiej sobie radzą. No a w McLarenie tutaj oczywiście Norris przed Danielem Ricciardo. Esteban Ocon zamyka pierwszą dziesiątkę, otwiera drugą dziesiątkę Gasly z Tsunodą, potem Bottas, Joe, Stroll i Latifi, potem jestem ja i Magnussen, który wziął karę, czyli Albon też wziął karę, oczywiście, że tak. Schwartzman był ostatni, ale no tutaj zamienił się z Albonem, ale on wziął po prostu karę, czyli wymienił komponenty silnika. Bardzo bym chciał, Mark. Więc no tak, moi drodzy, zobaczymy jak nam ogólnie pójdzie, bo może być różnie. Nie będę zmieniał strategii, nie będę jechał... No tutaj ani nic wcześniej nie dam. Nie będę zjeżdżał na mediumach. Poza tym tu chyba nikt nie jedzie na mediumach. No tak jest, wszyscy na softach. Więc co, moi drodzy, no, trzymajcie kciuki. Tak jak wiecie, nie lubię tego toru, więc będzie to ciekawy wyścig. Ale zobaczymy, czy będzie DNF, czy jednak dojadę. Zobaczymy. Trochę tutaj przyblokowałem Hasa. Oj, tu jeszcze wypchnięty, dobra, przez Alfa Romeo, ale powtórzmy ten start.
Dobra, żadnej kolizji nie było. Muszę uważać, bo mną zarzuca, ale jestem na 11 miejscu, moi drodzy. Piotr mnie pewnie zgani w komentarzu, że znowu za późno hamowałem, tak jak na ostatnim streamie. No wystraszyłem się Bottasa, powiem wam szczerze, trochę. Ale na prostych jestem szybszy, na prostych. No zrobił mnie Bottas. Wow! Co się stało? Czemu mnie Alfa... On był za mną? Czekajcie. Czemu mnie Alfa Tauri uderzyło? Nie, wjechał po prostu głupio przede mnie, no. Nie wiem, czemu Tsunoda tak głupio we mnie uderzył, ale jest szansa na powtórzenie ataku z Bottasem. No, ostro trochę było. Ale ogólnie chyba fair. Czekajcie, przeanalizujmy to jeszcze, bo trochę analizowałem, czy to była, mogła być moja wina, ale zobaczmy. Bottas tutaj dojeżdża. Ja mu zostawiam miejsce. Trochę go wypchnąłem. No, troszeczkę go wypchnąłem, ale no... Nie dotknąłem go, tak? Nie zrobiłem tutaj nic super nielegalnego. Dobrze, jesteśmy na 11 pozycji. To był bardzo dobry start. A na prostych musicie wiedzieć, że ja mam tutaj niebotyczną szybkość. No zobaczcie, jak ja tu potrafię się rozpędzić. Już zbliżam się do Estebana Ocona. Mój najmniej ulubiony zakręt na tym torze. Nigdy nie wiesz, kiedy wypadniesz. Bottas atakuje i Bottas odgryza się. Ale ja mu też się odgryzam. Piękna walka z kierowcą Astona. Tam jeszcze w to wszystko wmieszał się Tsunoda. I tak jak mówiłem, na prostych odchodzę. Naładuję sobie teraz trochę akumulatory. Skupienie wchodzi, bo jednak dwie powtórki już wykorzystane. Bottas będzie chciał mnie wyprzedzać, ale no na prostej mnie nie złapie. Na prostej to teraz ja jestem szybki. I o dziwo ten zakręt dobrze mi wyszedł. Wow. Nie no, trzeci zakręt z rzędu, który dobrze mi wyszedł? Nie może być. Ja tutaj czułem, że mnie trochę zarzuciło. Przypominam, Bottas jest już w zasięgu DRS-u. Dalej on też walczy z Tsunodą. Ja oczywiście do Ocona tracę już 2 sekundy. Ciekawe, jak tam zużycie opon. No to już jest 18%. Miękkie opony w Hiszpanii bardzo szybko się zużywają. Dobra, teraz mogę użyć baterii. Ale tu zobaczcie, ja nie mam DRS-u, ale zobaczcie, jak jestem w stanie na prostej odjechać od Walteriego Bottasa. Ten zakręt już nie wyszedł. Kolejny przejazd na tym zakręcie nie wyszedł idealnie.
Teraz patrzę na minimapę, za mną się utworzył taki mały pociąg. Nie wiem, gdzie jest Alex, ale to raczej nie powinno mnie obchodzić. Ale nie powinno obchodzić to, że ja jestem na pozycji 11. Po naprawdę dobrym starcie, delikatnie tutaj z gazem. Tutaj również Bottas, DRS, no nie chcę używać jeszcze akumulatora, trochę zajechałem mu drogę, ale też fair. Na tym torze ciężko się ogólnie wyprzedza, więc jeżeli cały czas będę odchodził od Bottasa na prostych, to jest szansa utrzymania się przed Finem. No zobaczcie, no to ja jednak jestem szybkością, nie? I am speed. Tam jakaś ładna walka była przede mną. Wow! Bottas mnie wypchnął. Teraz. No znowu, no zobaczcie, to jeszcze Tsunoda się w to wszystko wmieszał. Ja pikole, co tutaj się wydarzyło? Dobra, dogonię go na poprzednie. Ja tam jeszcze Magnusen. Co się wydarzyło? Bo dobra, ja źle wyjechałem z tego zakrętu, ale zobaczcie, co tu robił. Tak naprawdę Bottas tutaj raz nie piznął, drugi raz nie piznął, stracił panowanie nad autem, bo wjechał mu tu Tsunoda. Ja wjechałem przed Bottasa, zajechałem mu tu drogę, musiał mocniej hamować, bo ja tu chciałem... Co się odwaliło tutaj? Jest niepojęte, nie? Tylko żeby teraz dogonić Tsunodę na tej prostej. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i to się sprawdziło. Nie dogonię go, za daleko jestem. Ale jest szansa, że dogonię go na tej długiej prostej. Już zaczynam używać ERS-u. Ale nie, za daleko. Jednak Yuki za daleko, ale zobaczcie, Magnussen jest pierwszy. Który tak naprawdę trzymał się za mną, nawet jak był w DRS-ie. Ja mówię, ja wiem, że ja źle przejechałem ten zakręt. Kurde, nie wiem, czy nie zaryzykować. Dobra, ja zjeżdżam teraz. Nie wiem, jak Tsunoda będzie zjeżdżał, nie znam jego planu. Oczywiście Tsunoda mi tu już odjeżdża, pomimo że ja mam lepszy samochód niż Alfa Tauri. Podobno. No widocznie nie na tym torze. Magnussen za mną zjeżdża. Magnussen za mną zjeżdża. Teraz jest okno boksu u nas otwarte, oczywiście, ja się tym nie przejmuję. Dobra, i wyjeżdżam oczywiście przed Magnussenem. Ale jesteśmy pierwsi, którzy tak naprawdę zjechali, więc jest szansa... wypracowania przewagi.
Znów kolejna twarda walka, ale wygrana z Kevinem. Jeżeli wiecie, z Yukim nie mogę walczyć bezpośrednio, to chociaż będę tutaj bawał podcinką. Oczywiście Magnusen ma, ale teraz już zostaje mocno za mną na prostej Kevin Magnussen. K-Max, z którym również walczyłem w Grand Prix Miami, jak możecie pamiętać. Dobra, bo już zjeżdżają do boksów pierwsi kierowcy, trzeba to wykorzystać. Trzeba tu przejechać przez tę aleję. Dobra, na pewno przeskoczę Latifiego. Jest szansa, że jeszcze wyjadę przed Bottasem. Wyjechałem za Gaslym. Dobra, jestem przed Bottasem i sobie zrobiłem przewagę ponad sekundy. Oczywiście Gasly mi tutaj odjedzie, Ocon też. Ja liczę tylko, że Tsunoda chyba jeszcze nie zjeżdżał. Jeżeli Gasly zjeżdżał, no to nie, no to nie zjeżdżał Tsunoda. Ja liczę sobie na wypracowanie przewagi nad Yukim Tsunodą. Dobra, też zjechał oczywiście Bottas na mediumy. Nie może Albon wyjechać przede mnie, to jest oczywiste, ale teraz tak. Guan Yu zjeżdża, Schwartzman zjechał. Zobaczmy, za kim wyjadę, czy uda mi się tutaj. Ależ, ale Albon wyjechał przede mną. To nie jest dobrze, bo Albon zaczynał... Ile straciłem? Dwie pozycje! Fajnie, bo wyjechałem przed Strolla, ale... Ajajaj. No, czyli nie mam jednak takiego tempa, jakbym chciał, bo... Ja tam jeszcze... Nie, bo ja byłem 12, no to... Dwie pozycje straciłem. Jasna dupa, no. Dlaczego Alex ma lepszy bolid niż ja? No to jest niepojęte. Co, to ja zdobywam te punkty dla drużyny. No wychodziło na to, że po prostu Tsunodę też bym przeskoczył, jakbym... No nie wiem, zaryzykowałem, no i... Niezbyt koniecznie dobrze się to dla mnie opłaciło. I się jestem przed Strollem, który był przede mną. Nawet nie mam tej mocy na prostej. Jedyna dla mnie nadzieja to, że Tsunoda z Albonem coś po prostu będą ze sobą walczyć. Co ze sobą zrobią? Nie ma odpuszczania Strollowi. Wiem, że tam mocno zajechałem mu drogę, ale z drugiej strony, no chłop mnie też trochę spychał, więc... Znowu ta kłótnia między mną a Strollem. No to jest rywalizacja, którą oczywiście ja wywołuję sam. Dobrze, ale teraz tam jest walka. Dobrze, niech się kotłują z tyłu. Mark, why did Albon came in front of me? Why? Why did you do this to me? I am the only one who scored points in this season. This is embarrassing. From you. Damn it. To, że Alex ma też, znaczy ja też niby w teorii mam nowe części. Delikatny skręt kierownicy, dobrze wyszedł, ale to jest 2 sekundy, zobaczcie jak...
Ale też nie jest powiedziane, czy jakbym zjechał na tym siódmym okrążeniu, to czy bym... Czy też bym nie stracił pozycji na rzecz Albona. Tam jest ładna walka z tyłu. Niech tam się kotłują. Ja tam naprawdę... Z tyłu naprawdę niech się kotłują. Paliwa jeszcze mi starczy. George Russell, proszę, ustanowił teraz najszybsze okrążenie na tych mediumach. Ciekawe, co by się stało. No teraz można gdybać rzeczywiście, co by się stało, gdybym wziął mediumy. Na softach jednak to moje tempo wyglądało znacznie lepiej. To zresztą było widać szczególnie po jeździe na prostej, nawet bez użycia ARS-u. Nie wiem, czy coś się jeszcze zadzieje w tym Grand Prix, czy nie. Tam z przodu też niestety nic się nie dzieje. Albo on jeszcze nie uporał się z Tsunodą, ale nawet jeżeli by się uporał. Moi drodzy, to są 3 sekundy przewagi już Alexa Albona nade mną. Zawsze gdy mi się wydaje, że jest dobrze w tym wyścigu, to jednak kończy się to źle. Kończy się, no nie tak jak ja chciałem oczywiście. 5 okrążeń tak naprawdę. W sumie 6, no dobra. Paliwa nam starczy, o to ja się nie boję. Prędzej zajadę te opony. Już widzicie, jeżeli mediumy mają 24%. To nie jest dobrze. Choć mnie próbuję z koncentracji uprowadzić, ale ja się nie dam. Nie dam się. Dobra, jedziemy defensywnie, zjedziemy tutaj. Wcześniej hamowałem. Tu się bronię przed K-Magiem. Oj, teraz spóźniłem mocno hamowanie. Na szczęście wyszedłem ogromną ręką.
I na prostej na szczęście mogę uciec. Tam Stroll ładnie walczy sobie z Bottasem. Koło w koło z Magnussenem, ale ostatecznie wygrywam tą batalię, czy nie? No teraz muszę wygrać, no tutaj musiał odpuścić. Ale się w końcu coś w tym GP zaczyna dziać, no moja walka z Magnussenem na pewno może być highlightem tego wyścigu. Max Verstappen ustanawia teraz najszybszy czas. Chwyciłem, kurde, trawę. Patrzę, bo cały czas co mój kot robi. Kupuję trochę przewagi wciąż nad K-Magiem. Wiem, jaka jest strata. Tego paliwa ledwo mi starczy, ale... powinienem do mety dojechać. No i Magnussen się zbliża, ale nie zbliży się bardzo. One są prawie skończone, wam powiem. Dobra, jest DRS, no ale to co już mówiłem na prostej, na szczęście moja prędkość jeszcze jest dobra. Magnussen sam musi się zająć teraz Strollem. Raczej nic nadzwyczajnego nie powinno się wydarzyć. Zobaczcie, prawie bym nie dojechał, ale to była ta przewidywalna właśnie ilość paliwa w baku. George Russell, proszę bardzo, zwycięzcą Grand Prix, czyli coś tam się stało z Ferrari. Że nie dali rady dowieść tego zwycięstwa. Jezus Maria, co tam się działo? Poczekajcie, bo ja tu wiem, że ja trochę mocno zajechałem drogę, ale czy aż tak mocno? No nie, nie, ja jechałem swoją ścieżką tu. Magnussen bezsensownie. Bezsensownie atakował, więc moi drodzy, no ja dowożę 14 pozycję. Mogła być chociaż ta 13, ale no... niestety, pit stop trochę za wcześnie się okazało. Brrr, ale dokończyłem, no tak jak mówiłem, no nie lubię tego toru, najzwyczajniej w świecie go nie lubię. I Alex Albon kierowcą nie, no się nie dziwię, z końca stawki przesunął się prawie na punktowaną pozycję. Tak jeszcze sprawdzą, czy się nagrywa. To wszystko się nagrywa. Także no jest zwycięstwo Mercedesa i w ogóle Red Bull nie dojechał na podium żadnym, bo drugi jest Perez. Czy trzeci będzie Max Verstappen, czy jednak ktoś inny, kurde, bo nie widzę. Ale jest George Russell, oczywiście zwycięzcą. Zwycięzcą, to już wiemy.
Kto przyjechał drugi w takim razie? Kto jeszcze zajmie miejsce na podium? Bo tak nie sprawdziłem na szybko. No mamy tą piękne, ten piękny srebrny samochód. Co jak co, ale malowanie ich jest ładne, to trzeba im oddać. Fajnie, że wrócili do tego srebrnego koloru. Więc tak, zobaczmy czy tam, bo może faktycznie Max Verstappen był drugi, może faktycznie kierowca Ferrari nie dojechał na podium Grand Prix Hiszpanii. No moi drodzy, tak też oczywiście mogło się wydarzyć. Przekonamy się zaraz i tak jest, drugi był Max Verstappen, także no moi drodzy, Ferrari, La Grande Strategia, coś nie pykła tym razem, coś w grze nie pykło tym razem. Dobra, 5 razy ukończ wyścig, na którym użyto przewinięcia. Aha, no tak, no bo użyłem przewinięcia 2 razy. No więc tak, moi drodzy, no nie ma najlepszego rezultatu, niestety. Sam jestem zawiedziony troszeczkę tą postawą. No my przesunęliśmy się oczywiście, byłem za Albonem. Tak, jest dobry występ, ale no powinienem być jednak przed Albonem, jeżeli chciałem tutaj o coś powalczyć. No i Ferrari dopiero czwarte, piąte, zobaczcie jak tutaj zostali wypchnięci. Więc tak, zapisuję oczywiście i lecimy dalej, a następne Grand Prix to jest Azerbejdżan, a w Azerbejdżanie, pamiętacie, mam niedokończone sprawy, nie dokończyłem tego wyścigu w zeszłym sezonie, więc będę chciał się zrewanżować. Więc okej, no kolejny wyścig, który kończymy w środku stawki, mogło być lepiej. Ja naprawdę, słuchajcie, jeżeli będzie transfer w środku sezonu, a raczej będzie, ja naprawdę rozważam tutaj, żeby przejść do innego zespołu. Na razie wam nie będę zdradzał, ale decyzja raczej będzie podjęta już tylko przeze mnie, no bo ja chcę też tą serię, dobra. Czekajcie, dział morale plus 10, o dobra, morale plus 10, to mi się podoba, czy jak poszli za tymi, co ostatnio miałem, czy jak poszli za wskazówkami. Dobra, nowe części już mamy, dział marketingowy, co chcecie, organizacja charytatywna, wywiad, zespołowi zależy na budowaniu marki, dorzucisz 3 grosze, masz kilka opcji, wywiad, no nie, no raczej wsparcie organizacji charytatywnej, wsparcie to jest raczej dość obvious. No dobra, no słuchajcie, no jesteśmy wciąż tutaj przed Alpine, przed Alfa Tauri, przed Astonem Martin. No jesteśmy przed tymi samochodami, w sumie przed tymi samochodami kończymy, ale zobaczcie, gdzie jest chociażby McLaren, więc tak, no tutaj prawdopodobnie po Grand Prix Wielkiej Brytanii mogą się zacząć pytania, więc ja raczej, znaczy pytania, no może być po prostu opcja, że będę mógł przejść. Dobra, mam na coś środki, zróbmy wytrzymałość, bo tego dawno nie robiliśmy. W ogóle jak tam stoimy z wytrzymałością, jakbym wybrał, no wytrzymałość nie jest najgorsza, najlepszą ma Alpine. Więc tak, no zaraz możemy być też jeszcze przed Hasem, no póki co no nie wygląda to źle, no bo jesteśmy naprawdę, zobaczcie, jesteśmy bardzo wysoko, zaczynaliśmy od samego dołu, teraz jesteśmy już przed tym Alpine, no, więc zobaczymy jak to tak naprawdę się potoczy, no, ale no mówię, no i mi jednak zależy na tym, żeby gdzieś tam walczyć o te podium. Dział marketingowy, dobra, wsparcie, uznanie kierowcy, spoko, no to też jest oczywiście ważne. To też jest ważne, no ale wiecie, no mi też chodzi o to, żeby wam pokazywać podia zwycięstwa, no to trzeba w końcu podjąć tą decyzję. W ogóle mam jakiś nowy kask, coś się pojawiło, aha, ten, ej, to w sumie mogę go nawet założyć, a czemu nie, ładnie wygląda. No więc tak, moi drodzy, no tutaj czy mam jeszcze jakieś punkty do wydania, będzie ciężko, no w rankingu oczywiście dalej nie jesteśmy jakby wysoko, Albon jest wciąż za mną, no to dużo jednak świadczy, ale jedziemy równo w tym sezonie, nie ma co powiedzieć, bo jedziemy równo w tym sezonie, 12, 13, 14, 10 i 14, więc chociaż nasza forma jest taka w miarę równa, no ale ja mówię, ja chcę tutaj mieć po prostu szansę na podium, to jest już właśnie wyścig numer 7 bodajże, więc coś czuję, że po tym 8 wyścigu, no będzie w końcu, będą negocjacje i że będę mógł podjąć decyzję, moi drodzy, i nad tą decyzją mocno się zastanawiam. Oczywiście wiem, że tutaj by było nierealistyczne, bo teoretycznie powinienem przejść albo do, jeżeli realistycznie miałem przejść, to bym musiał przejść albo do Alpine, ewentualnie do Alfa Tauri za Yukiego Tsunodę. No ale zobaczymy, jak tutaj się to potoczy. Nie wiem, jaki zespół wybiorę, ale myślę, że to raczej będzie przejście. Z Williamsem moja przygoda raczej dobiega ku końcowi. Więc tak, moi drodzy, no dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie na kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wbijajcie we wszystkie linki podane w opisie tego materiału. Ja się z wami żegnam, na razie, do zobaczenia i cześć!